Najwyższy czas na uzupełnienie azotu. Dzisiaj skupiamy się na 35 do 40 kg azotu w czystym składniku na cebuli siewu i marchewce. Także do tego uzupełniamy ostatni strzał na buraka cukrowego, który wygląda fenomenalnie na naszych produktach. Jedziemy! Go Czacher! Stoimy na granicy, nie na granicy wytrzymałości, tylko na granicy różnic. Polewo jęczmień ozimy prowadzony przez dystrybucje chemiczne, duże, znaczące dystrybucje na naszym rynku. To jest ta sama klasa ziemi, bardzo dobry gospodarz, pokazujący, że naprawdę potrafi pokazać kulturę w polu pracy. A tutaj też bardzo dobry gospodarz, działający z nami. Jęczmień ozimy prowadzony w naszej technologii. Zielony, niepoprzypalany. Zobaczcie, czy widzicie różnicę tego jęczmienia ozimego, wspieranego hubrą, nitrogenem, kwasem humusowym ProLiwan. Wcześniej na przedwiośniu w jęczmieniu ozimym zawsze zalecam dezynfekcję AgroEkom. Ona działa nawet w plus 1, a jęczmień ozimy jest podatny na choroby szara pleś, pleś śniegowa i tak dalej. Zobaczcie na jęczmień prowadzony przez dystrybucje chemiczne. Zbyt mocno skrócony, poprzepalany. Przepaleniska to jest ta sama klasa ziemi. Czy widzicie różnicę? Dajcie znać w komentarzu, czy było warto. Przenosimy się na kukurydzę, gdzie przed siewem zastosowaliśmy bakterie azotowe nitrogen, najwyższa sucha masa na polskim rynku, oraz bakterie fosfor. Fosfor to jeden z najważniejszych składników. Bakterie mają na celu uruchomienie fosforu, który jest w waszych glebach, ale często się uwstecznia. Zobaczcie, ja już wykopałem tutaj roślinkę, gdzie dodatkowo z Dawidkiem i Czacherkiem zabawiliśmy się jeszcze zaprawianiem nasion kukurydzy za prawą Sapphire Seed Cold Premix. Zobaczcie, ta roślinka jest, przedtem też były zaaplikowane bakterie, po zaprawie. Ta roślinka jest bez zaprawy Sapphire. Zobaczcie na różnicę w masie korzeniowej, ale ogólnie co wyróżnia tą kukurydzę, gdzie zastosowaliśmy bakterie azotowe i nitrogen i fosforowe fosfor przed uprawą. Oprysk, uprawka, siew kukurydzy. Zobaczcie, losowo, pyk. Kopiemy sobie roślinkę. Przed nami zabieg herbicydowy. Dawidek ustali to z Tomaszem z Orchowa, Tomek Gumienny, pozdrawiamy gorąco. Tomuś też jest znakomitym fachowcem. Zajmuje się dystrybucją różnych wspaniałych produktów oraz chemii. O, zobaczcie, jaka masa korzeniowa. Ta biologia potrafi zdziałać cuda. Widzicie? W warunkach posuchy, okresowej suszy, mocny korzeń to podstawa. Dlatego tak dużą uwagę przywiązujemy do przygotowania gleby przed zasiewem czy nasadzeniami. Zobaczcie na rozbudowę tego systemu korzeniowego. To tylko zwykła kukurydza. Zobaczcie, jak to się wyróżnia. Wielu z was przysyła nam już zdjęcia po zastosowaniu naszej technologii, w kukurydzy również, a bez standardy 40 do 50% mocniejszy, bardziej rozbudowany korzeń. Jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiamy! Burak cukrowy. W waszych gospodarstwach warzywniczych on również bardzo często stanowi przedplon, dlatego lubię skupiać się również i na nim. Tutaj tą szkołę jako dziecko pokazał mi mój wujek Krzysiu, którego serdecznie pozdrawiam. Jeden z najlepszych agronomów RSP Lubin, dawnej spółdzielni. Zobaczmy, zobaczymy. Tutaj też stosowaliśmy naszą technologię. Aktywator gleby Macoy przed zasiewem, do tego bakterie fosforowe fosfor. Połączyliśmy to jeszcze z mocą PK-bakter i uwaga! Burak, jak wiecie, charakteryzuje się mocno, dobrze rozwiniętym systemem, korzeniem palowym. Uwaga! O, zobaczmy. No, jak na 21 maja, naprawdę on już rzędy zagaja.
Działajcie z nami, pozdrawiamy, dziękuję, że jesteście razem z nami na naszym kanale Jakub Sobeckie Doradztwo. Pamiętajcie, że ten kanał tworzymy dla Was, nie chodzi tu o pieniądze, chcemy dać Wam źródło najlepszej możliwej wiedzy. Ta-dam! Zostaw suba, daj lajka i udostępniaj.